Kwiatkowski po naprawdę mocnej i dużej wygranej. Wydaje mi się, że jedna z większych, jeżeli nie największa w twojej karierze. Jak najbardziej, jeszcze tym bardziej trzy rundy. Nie skończyło się wcześniej. Trzy rundy z tak bardzo mocnym zawodnikiem. Oj, dla mnie naprawdę cudowne zwycięstwo. Wiadomo było, w czym specjalizuje się twój rywal, ale ten parter też nie jest mu obcy. Natomiast no, w tym kontekście nie pozostawiłeś żadnych wątpliwości, kto jest lepszy po prostu w tym aspekcie. Tam miał dźwignię na nogę. Tak sobie leżę, kurde, mówię, zapiął, naprawdę bolało. Mówię, nie, no prędzej mi nogę zamyśl, no nie mogę, kurde, odklepać to. Aż nieładnie, tak? Stójkę okrutnie mocną ma. Każdy cios czułem, kurde, na tej głowie naprawdę mocno. Ale szczerze, nie na otwartym twarz, tylko w gardę czy w czoło. Kontrolowałem fajnie, tak. Czego spodziewasz się w takim razie po tego rodzaju zwycięstwie? Bo to było naprawdę duże, no twoi kibice w ogóle byli, tańczyli wszyscy, jakaś wielka feta tutaj. Powiem szczerze, to ja sam dla siebie chciałem, ja nie wiedziałem, jak ta walka tak naprawdę potoczy się, no bo to jest naprawdę cudowny zawodnik, kompletny, wszystko ma, kurczę, stójkę ma niesamowitą. Dla mnie to jest tak wielki sukces, że powiedziałem, tak jak powiedziałem, jeżeli wygram z Rajem, mogę z każdym już nawiązywać boje, bo naprawdę Leszek Kulik tak mnie przygotowuje, że chyba już mnie nic nie zaskoczy. Ale te zapasy nie mogły być przypadkiem, to była szkoła latania. Tak, tak, dużo miałem kontroli swojej, dużo chwytów trzymałem, łapałem. Nie chciałem za dużo rzucać, bo bez sensu, tak? Jedną czy dwa rzuty na rundę to i tak jest wystarczająco dużo. Chodzi o to, żeby kontrolować, nie wypompować się, bo mogłem wyprztykać się w pierwszej rundzie, ale co to by było, tak? Jest jeszcze druga, trzecia, nie wiedziałem, jak to się potoczy. W pierwszej rundzie już czułem pod koniec, jak dyszy, mówię, okej, fajnie. Dyszę, ja sobie przytrzymam nogę, podtrzymam, zawsze jakieś tam uderzenie, sędzia nie przerwie. Znów jakieś tam może obalenie, coś, ale z rundy na rundę czułem, słyszałem jego, jak naprawdę ciężko dyszy, mówię, no to fajnie. Wspomniałeś o stójce Raja, ale czy on cię mocno naruszył w tej stójce? Jednym kopnięciem na wątrobę, powiedzmy, że mnie naruszył, mówię, o kurde, nie będziesz tak kopał. A reszta, Leszku, wszystko na kontrolę, na gardę, na czoło uderzał, więc aj, świetnie, naprawdę. Musimy sobie przewinąć właśnie wywiady przed walką, kiedy mówiłeś w poprzednich pojedynkach i zastanawiam się właśnie, czy w tym było coś innego, że tak podkreślałeś, że właśnie nie wiesz, jak to będzie, że w ogóle idziesz na żywioł, że nie masz nic przygotowanego i bardziej narzucisz to, co ty masz najsilniejsze. Zawsze nie. Tak było? Tak, zawsze. Ja nie jestem wirtuozem, ja jestem po prostu pracusiem. Pracuję, mówię, nie wiem, stójkę może dobrą będę miał, żeby może kogoś znakautować, nie wiem, za dwa lata. Tak sobie abstrahując do wszystkiego. Ja mówię, staram się robić na tyle, co mi przeciwnik pozwala. Przede wszystkim dobrą gardę mieć szczelną, bo no nie wiem, no nie pozwolę się znokautować. Przede wszystkim dlatego, że trzymam tą szczelną obronę. Ja nie jestem wirtuozem uderzania. Trzymam gardę po to, żeby szybko skrócić, żeby szybko uderzyć i zrobić swoje, to co zawsze. A sądzisz, że to zwycięstwo gdzie ciebie wywinduje teraz? No, wywinduje mnie do kolejnego zwycięstwa w ten sposób. Nie mierzę gdzieś wysoko. Jeszcze większego. Dadzą mi kolejną walkę z kolejnym, powiedzmy, bardzo mocnym, bo to był naprawdę cudowny zawodnik. Dadzą mi jeszcze mocniejszego. Dobrze, podejmuję rękawice, próbuję kolejnych, tak? Kiedyś musi nastąpić ta porażka, zobaczymy, jak późno. Doping miałeś dzisiaj najmocniejszy, odczułeś go? Aj, czułem, kurde, wcześniej. Aż mówię, aż mi zasycha w gardle, cały czas się uśmiecham. No, cudowna, moja cała rodzina, moi wszyscy przyjaciele, cudowny doping. Oczywiście, że nie dało tego nie słyszeć. Kontrolowałem przy tej siatce i słyszę, jesteśmy z tobą. No to kurczę, trzymamy, kontrolujemy, walczymy dalej. Może jeszcze ktoś? Tylko byłeś posmarowany. Kleiłem, no cieszę się. Ale mi palce wybite mam, ale nie, jeszcze uchwyt na końcu paluszków jest. Trzymamy bardzo mocno. Ja też akurat rozmawiałem z narożnikiem, z kolegami z klubu Łukasza Rajewskiego i powiedział, że jeden z nich powiedział, że dużo błędów popełnia Łukasz, które powinien był robić, w sensie rzeczy, które powinien był robić, to ich nie robił, gdzieś tam nawet w klinczu właśnie. Jakby zamiast go rozrywać, to on wręcz się jeszcze jakby z tobą bardziej wiązał. Kontrolował, fajnie kontrolował, tylko no z tą kontrolą musi być jakaś praca też wykonana, bo ja też sobie mówię, trzymałem tak długo, na ile mi pozwalał, a pozwalał mi na wszystko, więc czego więcej chcieć, no. Robiłem, mówię, nie za dużo, powolutku, mówię, jest jeszcze dużo rund, żeby wytrzymać wszystko, no i tak. No to dobra, to typ na walkę wieczoru jeszcze, na szybko. A no jestem za kitą. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki. Dzięki.